działa. Jestem ja, wróciłem po pracy. Stawóz był rozpierdzielił się szkarnie w pył. Regeneruję blaszki, a ja zobaczcie, już składam dziada. Łożyska. Gdzie? W skarpetkach spawa i w klapkach. O, zobaczcie, jakie to leczki. Pamiętajcie o kodzie rabatowym na Bizon 7 na stronie zenox.pl. Łapka w górę i suba, jak się podoba odcineczek. No, a ja pokazuję wam nowe tulejeczki. Oj, 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 oj. Oj, 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 ależ to wygląda. Chwila prawdy. Jedziemy na kebaba puść. Chwila prawdy. Mega, biorę. Bierzesz mega? Biorę mega i ostra. Mega, kurwa, sranie będzie potem. Niech będzie nawet mega sraka. Dobra, mamy założone te tulejki. Pamiętajcie o kodzie Bizon 7 na stronie zenox.pl. Widzicie, założone trochę, żeśmy musieli je przerobić, ale fajnie siedzą, jest dobrze. Zaraz będziemy zakładać ten wał. Tutaj to jest przygotowany pod moimi nogami. Pierw pokręcimy tylko to tutaj, co jest. Te oprawy na łożyska. Idzie. Idzie. Siedzi. Pięknie siedzi. Walimy teraz tu po kolei. Weź na mnie na chwilę kamerkę. Nie wiesz, to się za gospodarkę. Stachu wam mówi, nie bierze się za gospodarkę. Ci co oglądają, nie mają gospodarki. Aczkolwiek wątpię, że ktoś nas ogląda, co nie ma gospodarki. Chyba dobrze, czemu źle? Czy to w tę stronę? No ja. To musisz przecież... No tak. O tak, jak najszerzej musisz puścić. Tu najszerzej? No bo patrz, kierownica idzie... Nie, no ja wiem, że idzie tak. No i jak idzie? Zobacz, jak chcesz, żeby ci rozrzucała jak najszerzej. Jak trzeba zrobić? No tu idzie. Najlepiej to te pod kątem puścić i tu do końca, żeby największym kątem były. To trzeba tak jak no. Tak jak ten. Tak, jak przesunęłeś. No gdzie jest ten? Tu przesunąć w tę stronę te. To trzeba popuścić. Weź mnie do tańca. Co? Spałam tu trochę. Co, te kurde... A na co? No jak chcesz, słuchaj, no. Kto to będzie ruszał? No nikt. Tu przyspałem te końcówki, bo one latają różnie. No ty przyspawasz i będzie. Pocykasz punkty i chuj. Pocykasz i będzie. Dobra. Chodź położ mi wałek włożyć. Jakoś wycentrować go trzeba. Smaru. Dobra. Będzie dmuchała aż na ziorko. Kurwa mać, co to wymyślił? Ciężko to podnieść, kurwa! Jebane. Wsadź tam łapę przez tę dziurkę.
O. Kurwa. Wyżej. O, jest. Siedzi, dobra. No jo. Bajka. Młotek, ten kapkę większy masz tam. Fajna pogoda teraz do roboty. Po kosiu rotacyjną. Szefowa przyjechała i nie jej chuj. Co? Szefowa przyjechała i żeś po kosiu. Która szefowa? Nie moja szefowa. Ola? Muszę skosić tę łąkę tam, kurwa, pod lasem w końcu. To jest życie. Jak wytrzesz to. Cały weekend haru. Cały tydzień haru. A na weekend budą baru. Puść tę nutkę. Cały weekend haru. A jest przyciszone, cały czas. A, bo przyciszone jak Igorek dzwonił. Tamta dobra też była nutka. Nie dzwoń do mnie mała, bo na mnie to nie działa. Grzesiu, powiedz coś, Stachu, powiedz coś. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dotarły do nas blachy tutaj, że tak powiem, z tyłu headeru. W sumie już są praktycznie zamontowane na gotowo, jeszcze będzie trzeba je od drugiej strony połapać migomatem. Jak one zostały przymocowane? Przymocowane zostały na takiej zasadzie w sumie jak oryginalne. Oryginalne były, nie wiem czy to były zgrzewane, chyba jakoś tak to wyglądało. A więc powiedzmy taką prowizoryczną metodą wywierciłem otwory co 10 cm i po prostu tutaj ściskami, tutaj trochę dogniatałem trzonkiem młotka, spawałem. Poczekajcie, telefon. No na czym ja skończyłem? A, że blacha była po prostu, blacha jest zgrzana z migomatem, po prostu punktami co 10 cm. Zrobiłem otwory, wiertłem szóstką i po prostu spawałem ją punktowo. Tak jak w sumie oryginalna. No i tutaj już mam gotowe, tu gotowe jeszcze. Z tej strony chyba będzie trzeba trochę tutaj przyspawać to, ale na razie zobaczymy, przymierzymy sobie dno tutaj headeru. I tak. A co do przeróbek jeszcze tej blachy, no to musiałem tutaj wyciąć pod te mocowania. Tutaj takie kwadraciki wyciąłem z jednej i z drugiej strony, a tak to po prostu wszystko pasowało w miarę możliwości. Blacha dość gruba, także w sumie chyba jak na oko to porównywalna taka jak ta oryginalna. Tutaj troszeczkę podprostowałem to, no i widzicie, się trzyma. No wiadomo, że tutaj dno, tu będzie, mówię, że trzeba po prostu połapać i powinno być. Później pomalujemy i będzie dobrze, elegancko zrobione. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Tutaj, tu wszystko ładnie pasuje. No tutaj jeszcze ten fragment będę musiał pomalować go kolorem, no bo jak dojdzie tutaj dno, no to dno tutaj się przymocuje na śruby, no i jeszcze się przyspawa tutaj do boków, tak jak było wcześniej to zrobione.
wezmę teraz te arkusze, spróbuję je jakoś odpowiednio dogiąć i pokażę wam, jak to będzie przylegać. No, chcielibyśmy po prostu dzisiaj już tę podłogę zamontowywać. Ślimak już jest praktycznie uzbrojony, wystarczy go tylko pomalować i będziemy pomału składać już go mechanicznie, bo blacharsko będzie zrobiony tak naprawdę i szybkie malowanie, kosa jeszcze, nożyki powymieniamy, bagnety nowe. To do tego mam, to jak elegancko siądziemy do tego we dwie osoby, to powinniśmy go uzbroić. W poniedzieli już będzie gotowy tak naprawdę. Jestem ja w robocie, kontynuujemy, Stachu spawa. Coś mi dzwoni. Sławek dzwoni, Gaweł, twój majster chyba. Masz. Słucham. No i tak, te nocęgi jebie. Ze spawania trujące, ale cóż. No i ten. No i co? Zobaczcie, jak te płyty wyglądają. Od spodu ich nie maluję, bo są w ocynku. Ale od góry będziemy je malować. Będzie wszystko zaimpregnowane jak trzeba. Będzie pięknie po prostu. No i co? Jeszcze jeden płat. No i zostanie tak naprawdę pomalować ślimak. Blacha też tu przyszła. Nie wiem, czy nas Stachu pokazywał. Ale kurde, powiem wam jakość tego. Tej blachy. To jest... O! Może teraz będzie. No. Dobra, no dziury tu się tak zgadzają, ale... No zobaczcie, ale jaja. Nie wierzę. Zobaczcie, jakie kurwa gówno teraz robią. A nie, dobrze, przepraszam. Cofam moje słowa, jednak się zgadza, rozstaw śrub. Wybaczcie. No ale tak, jeszcze brakuje trochę, trzeba go podjąć. Dobra, patrzmy teraz. Blacharka lever hard. Dobra, teraz by było jako tako. No, pięknie będzie. Pomaluję to Stachu. I co? To już widzieliście. Wałek włożony. Pyt. No i tak, działamy. Oporowo, całodobowo. Łapka i subek, pozdrawiamy. Stary. Na pewno? Tak, to jest to, bo ono jest takie zaokrąglone. Może tak być, dlatego tak szumi, bo jest wypalone. No, ja je przed chwilą nasmarowałem, bo testowałem. No i tak, widzowie, szukaliśmy łożyska. To jutro możecie mieć kupić. Wyrobiona podłoga, wyspawana elegancko, zeszło się. Stachu tam dubał wcześniej z rana. Przyjechaliśmy, wstawiliśmy, przyjechałem po robocie, wstawiliśmy resztę te dwie płaty. No ale teraz bajeczkę, jeszcze Stachu te plecy wstawił raz wcześniej. A powiedzieć wam, co on mi tutaj kurwa cudował. Mówi tak, Stachu, przerwa pół godziny, bo cynk jest rakotwórczy. No mówię, dobra, to nie ocynk, tylko tlenek cynku. Dobra, niech będzie to, co się utlenia przy spawaniu. Mówię, dobra, okej. Okay. A ci ziomki napiszą, że miał rację. Niech będzie, o, dobra. A sam tak smrodził i wtedy rakotwórczości nie było. Ja nie chciał. Mówię tak, aż normalnie ten ocynk jak się położył tam, siadł sobie normalnie kucnął, że tak powiem, na tej blasze, to kuźwa normalnie płatami tam odchodził. Ecepu smród Polska. Czy pan pierdział wtedy? No właśnie pierdziałeś. Ja nie chciał. Ja to nie umiem jak Wolfik tak, ja nie chciał. Panie, ale to na pewno to nie ja. To nie. Pisałeś? To twój komunikator był? Nie, no mój, ale to ja nie, to na pewno to nie ja. To nie ja. O, zobaczcie, House Brand. Co nie? Dobra, jedziemy jęczmianek zobaczyć, jaka wilgotność. Który mamy dzisiaj? Jest 7 lipca. Ziomki koszą na brzegach Dawida. Pozdrawiam. O, zobacz, jest 7 lipca. 20.07. Dawida pozdrawiam. Mateusza, który też kosi.
A Gra Święta Krzyskie też już zaczął dzisiaj, Bartek. Także gdzieś widział ten odcinek za tydzień pewnie. I będzie koło 15. Także będzie się działo. No, dobra, jedziemy. A jutro rano malujemy, jutro sobota. Malujemy, przygotowujemy do złożenia. No i sieczkarnie jeszcze. Do złożenia jest. Blachy wyklepane, zostaje pomalować. Lecimy na jęczmionek. Zobaczyć, czy pod zębem łupie. Oj, to jest życie. Ta, nasi, nie? A nie, to tobie się na miasto chce jechać. Ja się powiem, ja cię denerwuję. Ja cię nie denerwuję. Lecimy, ale piękny. Taka pora do koszenia idealna. No, teraz by można było mucić. Bo dwie góry to żeby roku nie było. No. 19, rocznica fajna. Już pszeniczka dochodzi. No dochodzi, dochodzi. Zobacz, już ją przyłapało. Przypali teraz 4 dni pod rząd. Zobaczcie, pszeniczka już przyłapało. 4 dni pod rząd ma być po 30 ponad stopni do góry. Tam gdzie zawsze zboże, to ale zboże szybki dochodzi. Ona po bucie jak wygląda. No. Widzisz, że wielce to zboże, nie? No jest. Szybki dochodzi. No, ten wioku tutaj. Przężytko też się prezentuje. Będzie co kości. Też będzie co kości. Wjedziesz w łan. No ja, tam nie złapie zboże, to aż się co kości. Całkiem inaczej. Jest i jęczmy. Dobra, dalej nie wjeżdżamy. Ojejku. Ojejku. O, że mi się krzywo stanął. Krzywo stanął? Kurwa. Zobacz co jedzie, patrzcie, klas leci. Kurwa, kto tym jeszcze kosi? Takim headerkiem, jakby miał robić headerek, to kurwa mamy, blaski, bach, bach. Tu pszeniczka lepiej się trzyma niż tam. A to jest inna odmiana też, dlatego. Inna odmiana. Ja nie wiem jaka tu jest odmiana, ty ja już nie pamiętam. No właśnie, mówię notuj se, no poza. A teraz, kurwa co tam było posiane? Ja nawet nie wiem gdzie co jest posiane, na jakich polach. Tyle tego już jest, Stachu takim bauerem się zrobił. Na szczęście u nas deszczu nie brakło, nie tak co w innych rejonach. W przypadku chłopaków na morzu, pod morzu, u Adriana trzymał maniury. A co oni są pod morzem? Nad morzem. Zobaczcie, jęczmień jeszcze jest zielony. Ale to w kieszkach tylko, to zawsze będzie zielony. Nie, no jeszcze jest zielony, człowieku, on tutaj będzie gdzieś 15 ton z hektara sypał. Zaraz mi zasłoni, to jest kombajnie. A kombajn 8. Ale ładnie wygląda, rzeczywiście. Nie wiem, szybko, teraz tylko koszenie. Już, skulosiał. No już, to pytanówki jest. Już jest, kurwa, do koszenia. On nierówno dochodzi, zawsze tak jest i zawsze tak dojdzie. Nie, ale są jeszcze gdzieniegdzie, widzisz, jeszcze są gdzieniegdzie zielone. No ale to norma jest. No to jeszcze tydzień akurat. Dobra, słuchaj. Chrupie pod zębem. Ale tydzień jeszcze, trzeba poczekać. Bo wiesz, ścieżka to zawsze będzie zielony, bo on się odbija ze ścieżek tam gdzie jeździsz. A tam słoma na dole może być zielona, a na górze jest, ziarno jest ten. Na dole jest kożuch. No taki kożuch, że patrz. Tu słoma jeszcze... Ty, ale słowa. Człowieku, jeszcze ten. O, jeszcze ości nie chcą bardzo chodzić. Bo za mało deszczu spadło. Ale kurde, faktycznie już jest twardy. No kurde, koszą. 20 km od nas. Wieczorem mówię, kosimy w przyszłym tygodniu, jak wszystko ale będzie zamiast, dobrze. Ale one, kurde, taki jest one. To się będzie tak kotłowało w headerze. Gdzie jest ścieżka? Tu, widzisz? Była ścieżka, bo widać, gdzie odbity są. O, patrz tutaj, zbijamy. Zobacz, jak to wygląda. Jak to wygląda, ze ścieżki, zielone.
Ale tu widzimy na ścieżki, zobaczcie, wyleciały. Ale na samym dole jeszcze taki korontarze. Jeszcze słoma jest zielona. A kłosy zobacz jakie. Jak krupie. Dobra, musimy ręcznie otwierać te paski. Zrobimy próbę z kilku miejsc. Test dla testu. Kręć. Ale kurde, po tego, że ta porosła. Już to wymusz, to kropie. Ale dobrze się kruszy, zobacz. Pod palcem dobrze, ładnie się kruszy. Wiadomo, że to jeszcze nasza wilgoć z rąk, to też to nie będzie... No tak, to taki wiesz. To też inaczej, bo jak słoma idzie przez kombajn, to jej wilgoć już zdarzy się. Test. Robimy. Robimy to. Robimy test. Nie, on, ale fajnie wyglądał, gęsty. No może powiem ci, że był opadów idealnie. Może oddać. 24,6. Ile ma? 24,6. A to średnia 19,3. Aleś mnie odbierał, ziorka. Ja to chociaż suche wybrałem. Ja wziąłem też. Pewnie żeś tego zielonego, kurwa. Ej, nie brałem zielonego. To co, trzecia próba i ostatnia. Nie, daj mi dupy spokój, ja już idę. No to idzie, zrobię ci zgarnę po drodze. Ja palę junaka i jadę. Ja wziąłem stamtąd, tam mógł być zielony trochę. No tam, gdzie te gęste były, ale naprawdę powiem ci, że... Myślę, że koło ósemki możesz zakręcić. Jak jeszcze miejsce, nie, dobra, nie sraj się, nie ósemkę. Niech przyczepę daj, będzie git. Co? Przyczepę daj, będzie git. Przyczepa jęczmienia, wiesz ile to będzie? To będzie 4 tony. No i gitara i dla mnie satysfakcjonujący. Mówisz? No wiesz, że my to bierzemy z brzegu, kurde, przecież. Co? No jak wszedłem sobie błany. A nie, chce mi się tam wchodzić, mi kole, wszystko. Dawaj, tu już zrobię szybko. Dawaj, rób, średnia wyjdzie. No akurat, mówię, 4 dni to idzie tego temperatury, to przyszły tydzień idealna będzie pogoda, żeby wjechać. To kiedy wjeżdżamy? W piątek? Nie, w piątek. Tam jest sobota. A czemu nie w piątek? W piątek się nie zaczyna. A pierdolisz tam. Nie chce mi się w piątek przed nocką holować bizona. A w sobotę to co? I też dzisiaj nockę. Dobra, przyjeżdżam. Dobra, tam tyle. Może takiego wezmę. Zobacz, jaki ten jeszcze grube ma ziarno. No grube, mówię ci, zielony. Dawaj, jeszcze dobierz coś. Tak, no. Na smarka i jeszcze. Czekaj, na jeszcze. Weź, Zosi, ci zbierz. No to ręka dochodzi ten. Widzowie, Karol chce się przeprowadzić do miasta. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. O! Chrupie. No, już chrupał na 26. No ale nie wiem, czemu tak wyszło. Kurwa, coś mi się podoba. Bo chrupał zajebiście. No teraz to jest tak zmielony na mąkę. I tutaj stojemy. Tam zobacz jaki fajny. Gęsto, tu by się tak kotłowało. Ale dużo kłosków i to same duże kłoski. Widzisz, obsada 90 kg na hektar zrobiła robotę. I zobaczysz, że to odda. Ale było wcześniej siane. Jakby 202 się dojebał, to by było sama słoma i nie byłoby zboża. Ale wcześniej siane 14,7. 14,7. Nie. 14,1, 14,7, a ten drugi to jakiś nieudany. Dobra, będzie, jedziemy. Starszy, dobra. To widzimy się... Dwa chwile tak naprawdę rano. A bo to jest nowy odcinek? Nie, no, wiem, będę dzielił tam nowy czy nowy. Dobra, pamiętny moment, pomalowane, nie nagrywaliśmy wam wcześniej, bo to było malowanie, załatwianie, wałkowanie i grzeźbienie. Nie wiem, jak tu weźmiemy, może tak, ten? No ja to wziąłem tak, go od spodu. Było tak naprawdę... Poczekaj, powoli. Było malowanie, pucowanie. Dawaj go. Czekaj. Masz? Au. No. Tylko tak delikatnie, żeby się palce nie zmił. Dobra, jestem. Powoli. Ach.
siedzi. No, to teraz prezentuję. Wygląda, nie? Teraz to wygląda. Kurwa, jak fabryka. Wiesz, aby zakorodowane co roku, jak widziałem, dbają bizony, to co roku tu wyciera, tutaj jak się wytrze trochę, to zamarują i hopie fabryka cały czas. Się podłoga nie wyciera. Ten ocynk się nie wytrze wtedy. Tu jeszcze nie zamalowałem. Pryśniesz, teraz masz, wiesz. Fajnie, bo jakby założył już ten wajeczek na łożysku, to wtedy by się fajnie kręciło, bo można, wiesz, go poprawić ewentualnie gdzieś. Tu trzeba będzie nabić to z klina. Klin jest na dole, tak jak powinno być. No i jak tu się nabije, to wtedy palce. Nie wiem, czy sam ogarniesz te palce jutro. Na razie to ja tam, wiesz, palce tak, palce. Nowe blachy, nowe wszystko, ja pierdyle. Nie tylko, że tutaj jest, tu jest większa szczelina. A to też nierówno on jest. Pod tym ślimakiem, a tym mniejszy. Gdzie? No to on nie może być tak, wiesz, na ziemi. No ale tam widzisz, tam wszystko, na wszystkich sidrach stoi, siedzi praktycznie. No. A na tym nie. To jakby ta podłoga za nisko. Tu, żeby, to jakby za nisko jest, tam za wysoko. No to i tak on pójdzie do góry. To nie ma problemu. Centymetr prześwitu. I będzie zbierał. Ale nawet, kurde, widać po tych... po tym blachu, od ślimaka. Różnice z tamtym. Tamten już taki powyginany. Ściorany fes. Ano. Ale dziś prezentował, ulala. No i tak, sprzątamy, a jutro składamy. Dwa dni minęły. Na malowaniu, toczeniu wałka, sieczkarnie załatwione i takie tam. Kolejny dzień, mamy mały update, zobaczcie. Proszę bardzo, ślimak wrzucony. Nie chcę. A czekaj. Ślimak tu jest wrzucony. Tu chłopaki dokręcają. Tu napęd założony. Zostało tylko tu łańcuszek zarzucić. Na dnie zarzucaliśmy, żeby się nie kręciły motowidła. I do header zostało jeszcze tak naprawdę kosę zrobić. No i właśnie teraz przechodzimy tu. Zenoxa. Pamiętajcie, kodzie Bizon 7. Nożyki. Tak się prezentują. Tak się prezentują, 25 sztuk. Mamy tu jeszcze kolejne 25 sztuk. W skrzynce mamy. Porównamy zeszłoroczne zenoksowe do tych z tego roku. O, czy się różnią? Tu mają większe nacięcia, a tu mają mniejsze. A w tym roku zrobili na odwrót. Zrobili takie fałkę, zrobili, widzę. Nic, eleganckie. Kliniki. Co tu mamy? Czekaj, teraz założę na głowę. Śruba ocynkowa. Nierdzewiejąca. Eleganckie. No to zagniecie się, widzisz co się zrobi. Eleganckie. Śruby się niczym praktycznie nie różnią. Nie, śruby takie same długości są praktycznie wszystkie. Powinny być, jak nie, chyba dłuższe nie. Powinny być dłuższe chyba do tych łapek. M10 razy 40, M10 razy 40, M10 razy 40. A nie, wszystkie już te śruby? Co? Wszystkie te śruby? No. Nie braliśmy. Bo te engine tylko braliśmy, nie? Co? Część tylko braliśmy. Tam może jakieś są jeszcze, jakieś większej długości może będą. Tu są nity. Te nita to musisz zobaczyć dopiero jak odciągnie, odbijesz ten nożyk. No wiem, wiem, ale tak sobie patrzę inna. Dobra, to już pochodzi. Na taczkę wrzuci, przywiezie taczką. Nity. Dobra. Mamy tu.
mamy te nitki. Biorę, rozkładamy prąd z elektrowni. Tarcze do szlifowania zakładamy. Tarcze do szlifowania zakładamy. Mój kapelutek, moje siedzisko. Moje siedzisko. I tak. Co by jeszcze się przydało? Tak, na stalowej płaszczyźnie, w jakimś płaskowniczku zrobić małą dziurkę, tak żeby nit, o, jest akurat tarcza szlifowania, tak żeby nit siadał i się tak jak półokrągło robiło. Dobra, testujemy, zobaczymy zaraz, co tu się będzie działo. Tego na pewno musimy wywalić. Młotkiem dupnąć. Dobra. Co? Młotko się przykręcało. Co? To jest tak, tylko teraz co, które to było to mocowanie tej kosy dodatkowo, wiesz co? Ten cycek. Na górze? Na górze. No wiem. No przykręć na razie tak, wiesz, dwie sztuki próbne, jak już kosa siądzie, to sobie porównywać, żeby czy tam blaszkę gdzie trzeba od góry do tego cycka, nie? No na razie. Dobra. Co? Mamy aktualizację prac, zobaczcie, header gotowy w końcu, kosa założona, nowe bagnety z firmy Zenox, kute, pamiętajcie o kodzie BIZON 7 na stronie Zenox, na cały asortyment, tu mamy zrobione, założone, nowy przegub, tu jest zagorążony z Andori, wszystkie napędy tu pryśnięte, jest i Reksio na podwórku, co? No jak będzie ci wygodniej. Takie założymy. No to jest zakładem. To samo, tylko no wiem. Pod, to samo kontrujące, ale będzie można klucz podłożyć chyba. Chociaż, żeby było wygodniej, bo tam od góry masz dziurkę, żeby wsadzić w Nimbusa? To tak, ale tylko ale z drugiej znowu nie. Nie podejdzie. Nie podejdzie. Czyli dwie by musiały być na Nimbusy, a dwie no, takie. No. No i co? No jak chcesz, jak wygodniej ci skręcić. To nie ma znaczenia przecież to. O, idę zaraz po tamą budowę tu jeszcze. Trzeba będzie założyć nasieczkarnię. Jak już zepniemy do końca, a ja co? Wyregulowałem jeszcze klepisko, blachy pozakładane, Stachów wkłada sita tam po kątach, gdzie sita są, pokażę wam. Tutaj te wszystkie kąty, tu, tam, po, gdzie byłaby możliwa rdza. W sumie była rdza tak naprawdę delikatna, bo to wilgoci nabrało, naciągnęło z powietrza i przygniło i wyczyszczone to zostało i to zaimpregnowane. Teraz. No i co tu jeszcze zostało? Tak naprawdę w kombajnie założyć sieczkarnię. Ważenie wały gdzieś się u Grzesia. Wał leży. Ale się błyszczy teraz. Kurwa ty! Jak to się mieni? Szok! Pod słońce aż zrazi. A już tak obstrał, kurwa. Ale pięknie to wygląda. Ja cię kręca. Coś pięknego, nie?
taka od larzu z lakierem śliska baja. No i wał oczywiście. Sieczkarnia. Jakby Manik ogląda, to lakiernik który właśnie marnuje. Stachu mówię, Maniek, jak będziesz potrzebował lakiernika, to Stachu do usług, tam ci coś zawsze liźnie. Sita do końca, idę wymieniać filtry, przepłukać tu z tych olejów, tu gdzieś jest siłownik kapoci, co nie zrobimy na razie teraz niestety, nasmarować, przetestować header, założyć jeszcze łańcuch na header, jak już zapniemy do kombajnu, żeby siłowniki poszły do góry i wszystko tak naprawdę. I kosimy. Baja. Montaż pomalowanej sieczkarni. Header gotowy. Jest bajecznie. Bajecznie. No. Zakładamy. Jeszcze tylko sprawdzimy napięcie w mocarni i nasmarować sprzęt i gotowe. Już ptak osrał. Filtry wymienione. Oleje, paliwo uzupełnione. Zobaczcie, czyściutkie wszystko. Piękne. Wymyte, jeszcze wymyłem. Żeby tu wszystko czyste było przed wjazdem, każdy zakamarek wziąłem, tu wymyłem, żeby wyglądało to tak samo. Żeby nie ten syf, który jest po rogach, żeby po prostu się nie zbierał, tu ulejone było wszystko. No to żeby na ten olej nie brał, nie siadał kurz, to zrobione. Maszyna wysmarowana, gotowa do wyjazdu i wyjeżdżamy za chwilę. Header zajmiemy. Pijemy kawę i widzimy się w następnym odcinku spaszenia. Zostawiamy materiał przygotowania i w następnym odcinku widzicie koszenie, a my się powoli zbieramy, zobaczymy jak to będzie szło. Zostawiamy komentarz, żeby się dotarł.